9 października 2022. Wszystko na to wskazuje, że rajza będzie z panem Wojtkiem. Który ma tu przyjechać. Tylko czy przyjedzie? Myślę, że tak. Dobry. Prawie by się tak zjechali. Nie, chyba tu nie będzie nic. Tak tu postawiam to. Nie, tu mają dość miejsca. Tu jest ścieżka, tu też jest taka droga, to... Mają dość miejsca. Tiry nie pojedzie nikt, nie? Nie, tu tiry nie jeżdżą. Tam zabaw to jest tam. Można parkować, nie ma zakazu. Pola prosto i potem przechodzić taką dolinę, taka rzeka, tam pary, potem to był dowojotanie. A tam właśnie kościoli, że zawsze jak będzie taki, tam był zawsze gryz taki. Ale to wiesz co, to był żołnierz, który jak wracali spod Auschwitz. O! W tych czasach. Bo to wiesz, który powrót, z tego tu sobie dalej to ty. Potem mamy w oczu. Na przykościele na chlebami były, tego już nie rali, chowali i tak, odcinka, że to jest takie, ale czy to był Austria, Austerlitz, to jeszcze czasy Napoleona, kurczę. Już po prostu nie ma tego, nie? Ale do dzisiaj została ulica, nie nazwana Dowojoka, nie, bo to tak tego, ale Dowojak. Aha. Tak bardziej literacko, nie bardziej tak. To już z tego to właśnie... Ostatnio, nie wiem, jeszcze tego filmu nie ma. Teraz w tygodniu my jechali z siostrą dookoła zapory. Natknęliśmy się na budowę drogi. I to też to samo było co u nas, nie? Też taki wykop, znaczy u nas był większy, nie? Bo tam to chyba tylko kamienie będą sypać. No, a u nas asfalt zrobili, nie? No i... Był wykop zrobiony, kurczę, jakie tam było bajoro, jakie było to. Ja pierdolę. Z rowerami to od razu była pierwsza myjnia, to w Chybiu, to od razu na myjnie. Tak było rozkopane? Tak było rozwalone. Bo woda, nie? Marią Świętego Mikołaja w Pierscu, ten kościół. Jedyne takie sanktuarium w całej Polsce. I chyba jest msza. O kurczę, no to w czasie mszy to raczej nie wypada wchodzić. A to? Co to wiesz? No, stanąć we drzwiach, no. Tu jest jej strażnika, nie? Tak, tam kawałek dalej jest. No, tam to, no, to był wtedy raj Chybia, to jest Chybia. To by tu był pół metra. Nie są zamknięte, kurczę. A, faktycznie. No trochę musimy odpuścić, to tak trochę głupio, tak w czasie muszę wchodzić. Ale ludzi dużo w kościele. A, chyba wiem nawet czemu. Chyba wiem nawet czemu. Do Rzymki. Dzisiaj? No chyba tak. Chociaż raczej traktorów nie widać. Tu jest starostrażnica, a tu jest szkoła imienia Zofii Kossak-Szatkowskiej. Szutkiej. No to jest ta sama osoba, no, tak. Ona tutaj nawet miała swój dom w Górkach Wielkich.
No tak, obecnie to jest muzeum. Oni jak wrócili z wojny, to tam z tego, no oni we Francji byli. Tak, tak. I oni właśnie kupili ten majątek tam. I królowa polskich rzek. A, no Wisła. A za nią, tam co słychać, Gierkówka. Katowice, Wisła. A druga? Tak. Znaczy się to Gierkówka, bo to... No wiem, to jest stawiane. To jest w tamtych czasach robione, ale tu nazywają Gierkówka, ale tą przez Czechowicę też tak nazywają, bo to też te same czasy. Gierkówka. Tego człowieka na Śląsku lubią, zawsze lubili, pomimo tego, że był ze Sosnowca. Ale co, zrobił tyle dobrego, szczególnie tutaj. To tak samo, ale... tego, no. No, lubili tego, Yorka. No. Właśnie, i to też chciałem powiedzieć. York to był wojewoda śląski, Jerzy Ziętek. Generał. Powstaniec przede wszystkim. No i... To ja ci dał tą książkę, nie? Tak, tak. Może tam pracujesz trochę, ale tam jest... W miarę fajnie te powstania są. York. Napisane. York był taki, on był, to był powstaniec. On tam wiele wspólnego miał z władzą sanacyjną przedwojenną. Aha. No ale potem wiadomo, wojna wybuchła. I po wojnie o dziwo został przyjęty do partii. Mimo tej przeszłości sanacyjnej. I on umiał... Co, może stwierdzi, że takie czasy, jak tego to nic wiele nie zrobi, to się zatrzy. Dokładnie. Chyba. I on był w czasach, kiedy był ten Gierek i on umiał solidnie tak, jak to się po śląsku go do wyciulać ich. Dużo zrobił dla Śląska, między innymi to, Podek w Katowicach. I... On jak był w tym urzędzie wojewódzkim, to jak Ślązok do niego przyszedł, to ino go dać po śląsku. W urzędzie wojewódzkim. Tak. Za komuny. Tak, i wtedy było wiadomo, że sprawę załatwi. Tak. Co było bardzo dziwne, no, bo... No to mój wujek, on robił przemysłówkę. On był spawaczem konstrukcyjnym, wiesz? On chłopie spawał wszystkie te konstrukcje, jak są te chałupy wiaszowki, wiesz, te No, wiem. Takie drostoszka, nie, takie. Oni sobie to wszystko, to oni spawali taką, spawał te konstrukcje. No to chłopie, nieraz ta generał podjechał i zobaczył, jak to idzie, jak to tam, bo to wiadomo, to było pod jego, no. Tak, bo to były ośrodki czasowe. On lubił bądź kiedy przyjechać, nikt nie wiedział, iść na budowę, jak tam idzie robota. Tak, dokładnie tak było, genial. Mój dom to był wczesny, nie? Jeszcze żyje, nie? Jeszcze nie wiem. To było tak, że... A tu załoga przyjechała, Ziętek przyjechał. Ziętek, tam po śląsku się go dało w urzędzie wojewódzkim za komuny, a jak wiadomo, komuna Gwarę Śląską tępiła niemiłosiernie. Tak. No. To akurat, no też nie wiem takiego człowieka, to właśnie tak. No i do dzisiaj stoi obok pomnika powstań śląskich, w Katowicach stoi pomnik generała Jerzego Ziętka, Jorga. No i była afera. W związku z tak zwaną dekomunizacją. A
No ty słyszałem, słyszałem. Bo władze obecne chciały ten pomnik zlikwidować, a Ślązacy nie dali. No i mieli rację, bo w zasadzie on nie był komunista, no on tylko się zapisał do partii. Zresztą dużo takich ludzi było. Tutaj są górki wielkie już. I tutaj mamy sytuację taką niecodzienną. Mianowicie na Wiślanej Trasie Rowerowej jest zrobiony objazd. Coś, co w Zabrzegu też mogło być, ale nie było. I według tego objazd będzie tam. Także chwała temu, kto o tym pomyślał. O tym objeździe. Jeździ na rowerze. Chyba tak. I to jest logiczne rozumowanie. A nie tak jak u nas było. Dokładnie tak. No to trzeba jechać objazdem. No to będzie trochę krótsza trasa. O, jest znak objazd. I to jest logika. Dlatego też myślę, że jak będzie budowa S1, myślę, że jak będzie budowa S1 na przykład w Dankowicach, bo tam też jest WTR, czy w Brzeszczach, Jawiszowicach, to też takie coś powinni zrobić. Bo tam tę trasę przerwią, na pewno. A nie żeby robić tak jak w Zabrzegu, że robimy remont, znaki wywalamy i rowerzysta jedzie i nie wie gdzie jechać. Jak nie ma nawigacji oczywiście. Dali pociągiem. No tylko, że pociąg nie jechał też. W prawej stronie znak. Objazd dla rowerzystów. Wyjeżdżamy z Górek Wielkich, wjeżdżamy do Ustronia. I reklama rowerów elektrycznych. No, tu się jakoś woda skądś leje. O, dawno, dawno tu nie jechałem. Czyli PTTK też tutaj działa. No bo szlak turystyczny żółty, ale widzę, że oznakowanie jest odnowione. Czyli PTTK działa. Mój kolega jest w PTTK. Jest przewodnikiem beskidzkim. Ze szkoły. Też z Ligotki. Aha, i teraz objazd będzie tam. Jest Greenway jeszcze prowadzi. Tu, a tu to dawno nie jechałem. O kurczę. Wojskie roki. Czarny las. A, to jest miejsce. Tak, 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 tak. To jest miejsce po lewej stronie, z którego kiedyś wydobywano glinę. A tu widać taki dół. Była cegielnia w Ustroniu. Jest tam fabryka Mokate w tym miejscu. I przed bramą tej fabryki w asfalcie jest dziura. I przez tą dziurę widać szyny kolei wąskotorowej, która tutaj kursowała od tej fabryki właśnie do tego miejsca po lewej stronie. Tak, tam była cegielnia, tam gdzie jest to Mokate. Tylko że potem się pojawił problem, jak wybudowali tą gierkówkę. Przez pewien czas był przejazd kolejowy, ale potem to już tam zaprzestali. Zaprzestali tej działalności w ogóle tej cegielni i no i kolejkę też zlikwidowali. Ale o ile dobrze pamiętam, to tu powinien być jeszcze nasyp. I będzie most przez Wisłę, po którym ta kolejka jeździła i chyba tym mostem przejeżdżała.
tak, jest tam. Po lewej stronie. I o ile się nie mylę, ten słupek tu jest. A, jest. Teka. Tak mówię, tych słupków jest, ten nasyp idzie bardziej tam. A my tutaj. Tych słupków jest tysiące. Taki też ten szlak rentisów. Czego? Na zielono był taki. A, no, no właśnie. Aha, czyli tu jest objazd? No to słusznie. No to teraz prawo, prawo. Tak jak objazd. Aha, tak. Bo my teraz wjadymy na ten nasyp i most, po którym ta kolejka kursowała, on jest do tej pory. I jest wyremontowany nawet. Tam gdzie jest mokry. Tak. Tu jest, no wyraźnie widać, że jest nasyp. Wyraźnie widać nasyp. No i na most. I po tym moście te cugi tutaj jeździły. A my teraz w lewo. Kolejka szła prosto, tam przez tą drogę i tam do tej fabryki. To jest w zeszłym roku robiona. Znaczy się ta trasa rowerowa była, to że to były takie szutry tutaj, ubite takie. A my cały czas prosto. No tak o jesień to może być. A nie takie co było do tej pory. Że dzień w dzień deszcz. Polska jesień. No to nie jest tak złota, ale to... No jakby było mokro, to by się tu było fajnie przejechać. Na tych liściach. Restauracja. A, biznes się kręci koło trasy rowerowej. Jedno, drugie nakręca. Chociaż jak jechałem ten szlak Doliny Karpia, tam od Osieka, to też tam był drogowskaz restauracja. Ale się okazało, że restauracja już dawno nie istnieje. Ale tabliczka była. Tak, tabliczka była. Ale sytuacja jest taka, że to teraz widać, że to jest strumizna i to porównując te stoki narciarskie latem, a zimą jest różnica. Bo jak nie ma śniegu, to one się wydają dużo bardziej strome. Nie wie, ten czerwony szlak turystyczny to jest główny szlak beskidzki. On tutaj z Ustronia idzie aż do Wołosatego w Bieszczadach. Także najdłuższy szlak turystyczny w Polsce.
a po prawej stacja narciarska Soszyc. I teraz tu. Ha! Ha, 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 ha. To mamy zaskoczenie trochę. A, już widzę nawet czemu. No proszę. Droga rowerowa się robi tam. A tam przed szlak właśnie. Tu się zjeżdżało pod most i tam. Ale a, widzę, że jest... No, widzę, że jest robota. Trasa, trasa rowerowa w przebudowie, Wiślana trasa rowerowa. No i są kłopoty. Może się uda, może się nie uda. No pod mostem by się nie udało. Ale to cieszy, że się robi. Tutaj. A, tu, no tam by się nie udało przejść. Tam by się nie udało. Ale tu się chyba uda. No i robi się trasa rowerowa. I to się chwali. No to, to się wydaje tak, że to chyba jednak tu będzie asfalt. Był kiedyś dworzec autobusowy. Dworzec autobusowy kiedyś był. Trzeba przyznać, że metamorfoza fantastyczna. Fantastycznie to teraz zaczyna wyglądać. Budynek już był wcześniej zrobiony, ale torowiska, perony, wszystko jak otwarte. Elegancko. Wiesz co, może jeszcze wiesz tam droga coś tego, wiesz, to po prostu wiesz za jednym razem. Tutaj kursuje, ale chyba komunikacja zastępcza jeszcze. No po, no. Skoro to jest pozamykane, to, to pociągi nie jadą jeszcze. Ale zauważyłem, że wszystkie te przystanki identycznie wyglądają. Za brzegu też tak jest. Ja? Identycznie. Perony identyczne, te wiaty, wszystko identyczne. Nie reprezentuje Wisłę i cały Śląsk Cieszyński w rozgrywkach koszykarskich. No to już jest. Centrum Wisły, plac Bogumiła Hoffa. Dojrzewają koszykarskie talenty. Właśnie tutaj Wisła. Tak. A dziś się zbieramy na ich wyjazdy treningowe, na sprzęt sportowy, tak, na funkcjonowanie klubu. Oczywiście niczego nie chcemy za darmo, zapraszamy do miłego spędzania z nami czasu na Wyszeńskim Rynku. Mamy dla Państwa pustne ciasta, jeszcze mamy. Mamy wylazą kawę, herbatę z ziemi, lemoniada, a przede wszystkim dobry wino. Czeka też na Państwa fotobudka, możecie sobie zrobić zdjęcie na pięknej wiślańskiej szczęce. O, Ewangelicy. No to nie wiem, coś, coś tam. A no tak, bo kościół. Tutaj na tym placu Hoffa pierwszy raz się spotkałem z Małychem. Ja go nie widziałem w ogóle, nie miałem. Ale powiem tak, jak żeśmy razem stanęli, no to wzrostem to była przepaść pomiędzy nami. Do ramion? Od 1,60 m wzrostu. Tutaj się wierni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego robią jakieś zdjęcia.
No proszę. Widzicie to? Te zdjęcia robią. Dwie zakłady skoczy, nie skoczy. No Wisła. Wisła to jest jedna z takich miejscowości w Polsce, gdzie Kościół ewangelicko-augsburski ma większość nad Kościołem rzymskokatolickim. Córka ma koleżankę. Może się tam uda się. Skocznia narciarska Wisła Malinka, oczywiście imienia Adama Mołysza, wieża sędziowska, oświetlenie, no, torów najazdowych tutaj nie widać, ale ja tam byłem, tam w tym budynku, gdzie ta flaga jest, to jak się tak popatrzyłem tam, to stwierdziłem, że chyba bym był samobójcą, żeby tam zjechać. No bo nie, no to tam wyjedziesz kolejką. Są lance do naśnieżania. Ale naśnieżać nie będą, bo Puchar Świata będzie na Igielicie. Jest wieża sędziowska. Oświetlenie. Jest punkt konstrukcyjny. K 125 bodajże. I Hillside 134. I tu jest przeciwstok. I loża VIP-ów. A jak jest Puchar Świata, to tu są krzesła dostawione, taka cała platforma i tu i tam. Chociaż przez ostatni okres, przez jakieś 2 lata nie mieli z tym problemów, bo nie trzeba było dostawiać platformy. Bo nie było ludzi przede wszystkim, kibiców. To jest Cieńków. Bardzo dobrze znane miejsce. Stok narciarski na Cieńkowie. Oświetlony. Fajnie się tu jeździ. Stacja narciarska Cieńków. A przed nami Klepki. Nadwiślęska Agencja Turystyczna, tak. I tu jest właśnie mapa tej stacji narciarskiej, dobrze wam wszystkim znana. Ja tu był, ja tu jeździł. I to nieraz. I mam nadzieję, że w tym sezonie, który się zbliża, też tak będzie. Drugi film z moim logo, z logo klubu na tle tutaj, no. Jezioro Czerniańskie. Pozdrowienia dla pani Doroty. Tam? Jeszcze raz pozdrowienia dla pani Doroty. Tam właśnie jest Cieńków, po prostu. Myśmy tą górę tak by z trzech stron objechali. To co jest albo to jest Cieńków. A Cieńków? Aha, tak. To jest o, tam też widać
Bo to są trzy cieńkowe właśnie. Ten mówisz górny, średni. Wyżni, postrzedni i średni. I niżni. Takie, takie gwarowe nazwy. No. Wodospad na Wisełce. Wisła Czarna. Już jest powrót z Wisły, Kazustroń, powrót z Wisły, Kazustroń. Ja zawsze, zazwyczaj robię pętle, ale tutaj nie jadąc górkami, no to raczej się nie da zrobić pętli. A druga sprawa jest też taka, że druga sprawa jest też taka, że nie chciałem się za bardzo też wybierać z góry. Zwłaszcza po dwóch tygodniach rehabilitacji. Chyba jakieś kłusownictwo szerzy. Chyba jakieś kłusownictwo się tutaj szerzy. Bo znowu jechali. Straszne rybacka. Jest dużo ryb, no to wiem. No już są okolice Kielca. My już tu dzisiaj jechali. Dzisiaj jest taki dzień, kiedy odchodzę od takiej tradycji robienia pętli. A przy okazji pozdrawiamy pana z kanału Na Kole po Śląsku, który zarekomendował mi bar u restauracji, nie bar, u Olimpijczyka w Wiśle. I moim zdaniem to jedzenie było dobre. Także jest miejscowa, kolejna w Wiśle. Dziękujemy panu, panie Franku. Za rekomendację. Tak. Pozdrawiamy Jastrzębie. To jajno, tu herbata, ale też woda. To nie herbata. Jeśli już po śląsku, to jest tyj. Tyj. Herbata to jest tyj po śląsku. No to po niemiecku jest herbata, to jest teja. Tak. Tyj. W angielsku jest tyj. Po śląsku tyj. Po niemiecku chyba też tak jest. No. A po czesku jest czaj. Tak, ja. No nie mówiąc, że po rosyjsku też. No, to jest. Oczywiście, ja tam do zwykłych Rosjan nic nie mam. Dla mnie to są ludzie, ludzie i ludziska. U nas też są idioci. No. A że baran nimi rządzi, no to
No to powinni go wykopać. A drugi baran jest na Białorusi. No, realizowanie już w Ligocie. No, mała przygoda była na trasie z Pielsca do Landeka, a mianowicie złapałem gumę w przedzie. Zdarza się. A kilometrów już mamy ponad 100. Tak więc fantastyczny dzień, fantastycznie się wszystko udało. Oprócz tego incydentu jednego w lesie. Było fantastycznie. A że było fantastycznie, dojeżdżamy do mety. No to tradycyjnie wszystkim godą. Trzymcie się i do zaś.